Tak wyglądało uroczyste wyjęcie pierwszych klocków z instalacji, która stanęła dziś na Placu Wolności. Rozmontowywanie instalacji nie oznaczało jednak jej końca, a dopiero nadawało jej sens. Pomysł jest prosty i wspaniały. 6 tysięcy drewnianych klocków, takich jak ten oto, z wybranymi przez Europejki i Europejczyków cytatami, każdy może sobie zabrać. Wystarczy podejść, wyciągnąć i wziąć ze sobą do domu. Pomysł może wydaje się prosty, ale idea ważna i zawsze aktualna. Może powinniśmy dołożyć cegiełkę do tego, żeby te mury w życiu prywatnym, w życiu zbiorowym znikały. Szczególnie ważne jest to także we wspólnocie europejskiej. Instalacja nawiązuje do prezydencji Niemców w Radzie Unii Europejskiej, którą kraj objął na początku lipca. Goethe-Instytut tym projektem chciał nawiązać do jedności krajów Unii. Dieses Projekt gab es schon vor der europäischen Ratspräsidentschaft. Ten projekt istniał już przed prezydencją Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Ale Ministerstwu Spraw Zagranicznych Niemiec zależało na tym, żeby przez ten projekt pokazać, że jedność krajów Unii Europejskiej jest możliwa i aby ją jeszcze bardziej podkreślić przez kulturę. Zdaniem przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Ganowicza, Poznań może czuć się wyróżniony, że właśnie tutaj zagościła instalacja. No, niewątpliwie wielkim wyróżnieniem dla Poznania jest to, że wśród wielu miast w Europie, a 3 w Polsce, Poznań jest pierwszym miastem, które tą instalację pokazuje. Instalacja Znikający Mur będzie gościć w naszym mieście do 27 sierpnia. Jeszcze w tym miesiącu zostanie pokazana w Gdańsku, a we wrześniu w Warszawie. Równolegle do prezentacji w Polsce instalacja będzie prezentowana także w innych miastach europejskich. Paula Borowska, Puls Dnia.